Witajcie dziewczyny w kolejnym moim filmiku. W dzisiejszym odcinku jest kontynuacja trików stylizacyjnych na lato, czyli jak wydłużyć swoją sylwetkę, wysmuklić, jak wyglądać po prostu atrakcyjnie latem. Czyli dla każdego coś miłego. W poprzednim filmiku pokazałam duży wzór kontra mały wzór, stylizacja ze wzorem kontra stylizacja monochromatyczna, wysoki stan kontra niski stan, oczywiście w spodniach, krótka nogawka w spodniach kontra długa nogawka oraz zapięcie wokół kostki, dla kogo się sprawdzi. Kto nie widział, oczywiście zapraszam serdecznie, a w dzisiejszym filmiku jest kontynuacja i zostańcie ze mną do końca. Ja nazywam się Ela Krzanowska i jestem osobistą stylistką. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami. Oglądasz mnie po raz pierwszy. Moje treści są interesujące, lubisz modę, ubrania, to zacznij mnie subskrybować, a będzie mi szalenie miło. Jak zawsze zapraszam Ciebie na mojego Instagrama po więcej kulis mojej pracy oraz ciekawostek właśnie modowo-ubraniowych. A teraz już przechodzimy to, na co czekacie. Pierwsza osłona i zarazem trik z bluzką hiszpanką. Dziewczyny, dajcie znać, czy lubicie bluzki hiszpanki, czy nosicie. Swego czasu były bardzo modne, nadal pojawiają się, ale jest już trochę ich mniej. Nie chcę negować, że to jest zła bluzka, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że bluzka hiszpanka skraca naszą sylwetkę. Ma mocną poziomą linię i ona powoduje właśnie to, że nasza sylwetka jest niższa, krótsza. Bluzka hiszpanka również nie jest dobrym rozwiązaniem dla sylwetek, które mają szerokie ramiona, duży biust czy opadające ramiona. Ja tutaj wykorzystałam również specjalnie biżuterię w postaci krótkiego łańcuszka z pereł, która przyciąga, przykuwa wzrok ku ramionom. I to również nie jest dobre rozwiązanie. Za chwilę wskoczę w drugą odsłonę i dacie znać, która propozycja jest lepsza. Jak wysmuklić swoje ramiona? Najprostszym sposobem jest zastosowanie głębokiego dekoltu V potocznego serka. Ten dekolt tak naprawdę sprawdzi się na każdej sylwetce. No, z wyjątkiem może osób, które mają długą szyję, ale nie jest to regułą, chyba że ktoś chce mieć pięknego łabędzie, to również może sobie pozwolić na ten dekolt. Dekolt V jest bardzo uniwersalny, pięknie właśnie wydłuża nam, dodaje optycznie kilku centymetrów wzrostu. Czym głębszy dekolt, tym większe właśnie wydłużenie, wysmuklenie naszej sylwetki. Ja wybrałam tutaj zwykły biały t-shirt z opadającym rękawem, ale tak naprawdę możemy zastosować każdą dowolną bluzkę właśnie z dekoltem V, jeśli chcemy dodać sobie tych kilku centymetrów. W tej stylizacji w połączeniu z jeansami nie zastosowałam celowo paska. Pasek kontrastowy, czyli na przykład w dowolnym innym kolorze, czarny, beżowy, zawsze skróci nas optycznie. Jeśli chcemy zastosować pasek, to wybierajmy w takim kolorze, jak jest jeden z elementów ubioru. Na przykład jak ja mam tutaj biały t-shirt, to niech będzie to również biały pasek. Dziewczyny, dajcie znać w komentarzu, która odsłona jest dla Was korzystniejsza, w której Wasza sylwetka się lepiej sprawdzi. A teraz długość midi w sukienkach. Długość midi jest tak naprawdę najtrudniejszą długością, ponieważ przecina naszą nogę w najszerszym punkcie łydki. Nie jest to korzystne tak naprawdę dla każdej sylwetki. Nie znam dziewczyny, która by chciała, żeby była jej noga skrócona. Dodatkowo zwróćmy uwagę, ta sukienka jest również mocno podkreślona w talii, ma marszczenia, to również dodaje objętości biodrom, skraca naszą sylwetkę, pomimo to, że ma jeden kolor oraz posiada falbanki takie motylkowe. Dla kogo taki fason sukienki? Jedynie sprawdzi się na sylwetce modelkowej, która nie ma wyraźnie zaznaczonych kształtów sylwetki. Za chwilę wskoczę w drugą długość sukienki i dajcie znać, którą długość Wy wolicie.
Dla porównania założyłam sukienkę o długości do kolan. Dodatkowo sukienka ma lejący, opływający materiał, odcina się pod biustem, to również optycznie wysmukli naszą sylwetkę. I tutaj również widzimy głęboki dekolt V, tak jak we wcześniejszym triku wspominałam, również pozytywnie wpływa na naszą sylwetkę. Ta sukienka ma długi rękaw, ale ja go podwinęłam do środka i odsłonięcie nadgarstek również wysmukla naszą sylwetkę. Co z osobami, które mają masywne, grubsze łydki? Wtedy dziewczyny warto stosować sukienki o długości za łydkę. Ja mam zgrabne łydki, nogi, więc założyłam cieliste klapki na obcasie, które również powodują wysmuklenie, wydłużenie nogi. Dajcie znać, która odsłona z sukienką jest korzystniejsza dla Waszej sylwetki, po którą sukienkę Wy byście sięgnęły. Lato zazwyczaj jest gorąco upalne, ale zdarzają się sytuacje, kiedy przyda się nam kardigan. Ta stylizacja, którą mam na sobie, nie jest zła. Jest taka klasyczna, zachowawcza, ale w sytuacji, kiedy chcemy wydłużyć, wysmuklić swoją sylwetkę, to warto sięgnąć po krótszy kardigan. Jeśli właśnie chcemy mieć krótki kardigan, to warto wybrać taki, który sięga do linii talii lub w sytuacji, kiedy mamy szerokie biodra, to do najszerszego punktu biodra. Za chwilę założę kardigan zupełnie inny i dajcie znać, w której odsłonie sylwetka wygląda lepiej. Tę stylizację uzupełniłam biżuterią w postaci mlecznego bursztynu, zarówno wisiorka, jak i pierścionka. Dziewczyny, dla porównania założyłam długi kardigan o długości shortów. Zawsze długość taka sama jak shorty, zbliżona, bo to nie zawsze się uda, żeby była ta długość taka sama, powoduje, że nasza sylwetka jest dłuższa, jest mniej tych pociętych linii, jest mniej tych poziomych linii. Tutaj również kardigan jest w takim zbliżonym odcieniu co short. Również wpływa pozytywnie na wysmuklenie naszej sylwetki. Kardigan jest długi, rozpięty, mamy dwie poziome linie, one również wydłużają, wysmuklają naszą sylwetkę. Stylizacja jest taka total look, monochromatyczna. I żeby nie było tak nudno, dorzuciłam tutaj biżuterię w kolorze niebieskim. Ona właśnie podkręca tą odsłonę, nadaje taki smaczek. Zawsze warto zwracać na to uwagę, jeśli są stylizacje takie monochromatyczne, to dobrze ją czymś podkręcić. Nie dałam tutaj również paska. Z tego względu, że jeśli chcemy właśnie wydłużyć tą sylwetkę, żeby była smuklejsza, to nie warto dawać kolejnej poziomej linii. No i która dziewczyny Wam odsłona się z kardyganem bardziej podoba? I przechodzimy do kolejnej odsłony. Tym razem spódnica w roli głównej. Ta stylizacja sama w sobie nie jest zła. Mam na sobie tutaj beżowy bezrękawnik i do tego spódnicę, która ma wszytą gumkę, ma delikatne marszczenie oraz kieszenie. I to właśnie powoduje, że dodaje ciężkości sylwetce. Ma też długość, która kończy się na mojej sylwetce delikatnie za łydkę. Już jest trochę to taka bardziej bezpieczna długość. Ja mam wzrost 1,70 m i ta długość jest już dla mnie bezpieczna, ale na innych sylwetkach spódnica może być krótsza albo dłuższa. Ale wracamy teraz do tej gumki, do tego marszczenia kieszeń. To wszystko powoduje, że jesteśmy szersze na biodrach. Dodaje takiej ciężkości sylwetce i za chwilę skoczę w spódnicę, która ma zupełnie inny fason i dajcie znać, w której spódnicy wygląda się korzystniej.
Tutaj pozostałam w biżuterii tylko w niebieskim łańcuszku. Zdjęłam już bransoletkę z tego względu, żeby nie przykuwać jeszcze bardziej uwagi do bioder. Nie potęgować tej ciężkości bioder. Dla porównania założyłam spódnicę ołówkową, która jest bliska ciału. Spódnice ołówkowe zawsze wydłużają naszą sylwetkę, podkreślają ją. Tę spódnicę, którą ja wybrałam, dodatkowo, tak jak widzimy, posiada zamek, który jeszcze bardziej wydłuża naszą sylwetkę. Ale zwróćmy również uwagę na cielisty kardigan. On posiada delikatne złote guziki i również jest dodatkową taką linią wydłużającą sylwetkę. Tę stylizację uzupełniłam delikatną, pozłacaną biżuterią. I przechodzimy do piątego triku. Najbardziej prosty, najbardziej praktyczny i sprawdzi się na każdej sylwetce. To jest moje ulubione wiązanie włosów, wiązanie właśnie w kitkę. A za chwilę zobaczycie, jak właśnie możemy wyglądać na dużą, wyższą i stylową. Zostańcie do końca. Myślałam, że mi się nie uda, a jednak wyszedł koczek na głowie. Mam nieco krótsze włosy, więc trochę trudno było. Ale właśnie, dziewczyny, spójrzcie, jak w oto prosty sposób możemy sobie dodać kilku centymetrów. I jest to również świetna fryzura na upalne dni. Ja ten koczek uzupełniłam jedwabną apaszką z Padiora. Mogliście już ją widzieć w odcinku o stylowych dodatkach na lato. I właśnie apaszka jest również takim stylowym dodatkiem, który właśnie podkręca, uzupełnia nasze stylizacje letnie. Możemy ją wykorzystywać w różnych wersjach, w różnych odsłonach. Dajcie znać, kto stosuje właśnie koczek w swoich właśnie stylizacjach letnich. Kto dodaje sobie w ten oto prosty sposób tego wzrostu. Dziewczyny, to było kolejnych 5 moich trików na lato. W sumie w tym roku przekazałam Wam 10 trików na lato oraz znajduje się filmik z zeszłego roku o trikach stylizacyjnych na lato. On wciąż jest aktualny. Kto nie widział, oczywiście zapraszam serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, kto z Was stosuje któryś trik, a może stosujecie jakiś inny, którego ja nie znam. Z przyjemnością przeczytam, zostawcie komentarz. A teraz już się z Wami żegnam i jak zawsze życzę Wam stylowego tygodnia, fantastycznego czasu i udanych wakacji, kto rozpoczyna. Do zobaczenia!